Witam serdecznie. Proszę Państwa, odpowiednie osoby już zbliżają się do naszego podium, tak więc za chwilę, Panie Darku, przystąpimy do dekoracji. Mam nadzieję, że nastrój muzyczny Pan ma przygotowany i za chwilę Pan Darek będzie ogłaszał wyniki. Czekamy tylko, Panie Darku, ekipa techniczna zaniesie medale na swoje miejsce, żeby byli do pomocy. Zaczniemy od kategorii 2009-2010 i oczywiście od dziewczynek, a więc tutaj powolutku dziewczynki będą się nam udawać na czerwone dywany, ale dla wszystkich, którzy startowali, naprawdę wielkie, wielkie, wielkie gratulacje. 39. edycja, Trzebiatowska dziesiątka, gmina Trzebiatów. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą i my cały czas tutaj walczyliśmy. Nie jest łatwo, ja chciałem stanąć do biegu, ale nie odważyłem się. A dla tych, którzy się odważyli, to już gorące brawa się należą. No i uściski rodziców i dobra kolacja, a może coś słodkiego. Będziemy zaraz, no. Ja czekam tu na sygnał Marcina. Medale już widzę okolicznościowe przygotowane. I za chwilę trzy biegi się odbyły. Fajnie, że młodsi próbują, a obstawiczki bieg mistrzów. Słuchajcie, bieg mistrzów, czyli tak nazwany został bieg przedszkolaków. Tak jest, ja kontynuowałem pana Darka, też powiedz, ale będą solidarni z moim kolegą, z Spigarem, nie mogą tego zrobić, tak więc jak się zdecydujemy, to oboje, jak to mówiłem, za rok 40 edycja, złote garnitury obowiązują, a my powoli, panie Darku, czytamy dzieci z pierwszego biegu, tutaj można śmiało podejść, od razu mówię, że wyczytane osoby najpierw przechodzą przez czerwony dywan, dopiero na podium, tak więc po wyszły wysiłku, panie Darku, oddaję głos do studia. Halo, 39. edycja, Trzebiatowska dziesiątka. Dzisiaj ma swoją inaugurację wśród najmłodszych. I ja już widzę dziewczynki, rocznik 2009-2010. Na miejscu trzecim Ola Omelańczuk. Zapraszamy, Ole. Czerwony dywan, proszę, jak nie idzie jeszcze pewnie. Brawo dla niej. Miejsce trzecie. Oczywiście z rąk pana burmistrza medal pamiątkowy i nagroda. Marcin tam jest czujny. Miejsce drugie. Kornelia Hamol. Hamol! Brawo! A Kornelia, proszę, gdyby rozpoczynała bieg. Miejsce drugie. Też pamiątkowy medal i państwa na pewno coś w tej torebce będzie przyda się. I zwyciężczyni. 39. edycja. Trzebiatowska dziesiątka. Oczywiście tu na naszym stadionie. Lena Grabczynowicz. I skakuje. Proszę bardzo, jak się rozpędziła. Chyba skok w dal będzie trenować. Brawa, to jest ta wielka trójka, ale dla wszystkich dziewczyny, które brały w tym biegu udział, gorące, gorące brawa. Pamiątkowe zdjęcie z panem burmistrzem, gmina Trzebiatów. No i gorące brawa. Czas na chłopcu. Chodź. Lena, stój. Miejsce trzecie, Dawid Szymański. Jest Dawid? Jest Dawid, biega. Proszę, szybko, miejsce trzecie. Miejsce drugie. Sawerdata. Tam walczył, walczył i jest Sawer. Sawery. I tak, zwycięzcy. Mamy już dwójkę, a zwycięzcą biegu okazał się Szymon Migawka. No i mamy wielką trójkę, rocznik 2009-2010. Popatrzmy w tym wieku. Kolejna kategoria, proszę bardzo, pod okiem tutaj trenera. Ręce w górę, chłopaki, ręce w górę, takie pomachać do mistrzowskiej, jak mają okazję.
I rocznik czas na rocznik 2007-2008. Miejsce trzecie. Natalia Kizawka. Uśmiechnięta, brawo na podium. Miejsce trzecie. Burmistrz dzisiaj się nachodzi. Wyrabiamy kondycję. Miejsce drugie. Paulina Przygocka. Jest Paula? Oliwia Przygocka. No widzicie, tak tutaj podane, ale poszła. Mówi, biorę, czy Oliwia, czy Paula, żebyśmy tylko nie rozmyślili. Ja to się lekko wtrącę. Panowie, drodzy, i zwycięzcy tego biegu w tej kategorii 2007-2008 Paulina Łyńska. Brawo! Proszę bardzo i może rozpocząć za chwilę przedmiotowską dziesiątkę. I zdjęcie z panem burmistrzem. No i czas na zwycięzcę, bo tak to się złożyło. Przebieg i od razu zwyciężył. Szymon Gryński. Gryński, oczywiście. Jedynie raz, nie, takie nie, to no i kategoria kolejna 2005-2006. Na miejscu trzecim Alicja Kula. Jedala. Uśmiechnięta. Medale, nagrody. 39. edycja, przebiatowska dziesiątka. Miejsce drugie, Martyna Muszyńska. Biegła dzielnie za koleżanką tej samej szkoły. Ale po koleżańsku powiedziała jej dzisiaj się wygrywać. A zwycięzczynią zostaje Kornelia Orszulak. Kategoria 2005-2006. Bieg mistrzów będzie o godzinie 15:30. No i czas na chłopców. Miejsce drugie Nikolas Puszkowski. Zwycięzcą w tej kategorii zostaje Patryk Nowicki. I czekam, czy jest Marysia Murawska? Gdzie jest Marysia? Najmłodsza tutaj w tym biegu. Idzie pani Darku za panem, się sprawia jak kotek. Od Marysiu, Krzysiu, statujący w ten sposób Marysia, znalazła się na podium. Proszę bardzo. Marysia, zapraszamy na czerwony dywan. Będzie medal. O, Marysia wystartowała w kategorii 5, dobrze, a powinna z 2005, tak a sobie na kolejce. Wielkie brawo Marysiu. Gorące brawa, a więc słuchajcie, 39. edycja. Mariusz, jeszcze pamiętkowe zdjęcie z panem burmistrzem, uśmiechnąć się. A przed nami będzie bieg najmłodszy. Dziękujemy, pan burmistrz dzisiaj w Rocze pochodził, ale to jeszcze parę obowiązków, bo dzisiaj czeka 15:30. I najmłodsi mają szansę na medal.
A więc bieg mistrza, to była taka rozgrzewka, więc później na pewno da radę. Teraz musicie chcieć, nabierze sił. Wszystkim najmłodszym dziękuję, a przedszkolaki 15.30 na naszej Zielonej Murawie. I równo 14.50, a więc autobus odjeżdża do Rzeszyna. Jeżeli ktoś jeszcze jest dźwigaczy, to myślę, że już powinien być w autobusie, jeżeli mnie słyszy. I szczęśliwie niech dojedzie na linię startu. Teraz czas na muzykę. 15.30, bieg mistrzów, małych mistrzów tutaj na Zielonej Murawie. Tak jest, zapraszamy do zdjęć, podium można korzystać. Pan Darek oczywiście powie, gdzie się zbieramy, rodzic i ma pięknie zapraszać. Tu będzie Tarka, tajny taniec do kwietnia. Tak więc mamy tatusiowie mile widziani. Państwa, tutaj dodatkową decyzją pan Misza, który jest nad dyrektorem biegu, czyli nad